Witam Państwa ponownie. Po przerwie kontynuujemy program Republika po południu, a wraz z nami w studiu jest kolejny gość, pan Jarosław Sellin, wiceminister kultury i dziedzictwa narodowego. Witam panie ministrze i dziękuję za wizytę w naszym studiu. Dzień dobry, witam serdecznie. No i od razu przechodzimy do polityki. Pańskie wrażenia, jest pan w polityce, obserwuje pan politykę od lat. Jaki jest ten nowy Sejm z częściowo wymienioną składem. Jest tam sporo nowych posłów, nowych posłanek. No i zmieniły się, co widać gołym okiem, arytmetyczne proporcje. Jaka jest pana ocena po tym tygodniu obrad? W polityce rzeczywiście jestem od lat 80. od opozycji demokratycznej, ale w Sejmie od 18 lat, co daje mi pewien ogląd porównawczy, bo to jest moja szósta kadencja w Sejmie i widziałem różne początki. No i zaczynamy niestety tę 10. kadencję ze względu na umawiającą się do sprawowania rządów większość, która się w tym Sejmie ukształtowała. Obserwujemy niedobre praktyki od samego początku. Niedobrą praktyką jest oczywiście niezgoda na personalne propozycje największego klubu parlamentarnego i w dodatku reprezentującego zwycięskie w tych wyborach ugrupowanie, czyli Prawo i Sprawiedliwość, w prezydium Sejmu i Senatu. To jest chęć poniżania tego środowiska, poniżania też elektoratu, który raczył na to środowisko zagłosować i wie, kto jest liderem, jaki zestaw liderów w tym środowisku mamy. Wśród tych liderów na pewno jest pani Elżbieta Witek, która osiągnęła znakomity wynik wyborczy, która była najdłużej sprawującą Urząd Marszałka Sejmu, sprawującą osobą Urząd Marszałka Sejmu i była po prostu naszą decyzją i my mamy do tej decyzji pełne prawo. Tymczasem się nie zgodzono pod jakimiś sztucznymi pretekstami i fałszywymi zarzutami i moim zdaniem jest to po pierwsze realizacja programu Zemsta Plus, jak już niektórzy to ukuli, a po drugie danie igrzysk, bo jednak głównie Platforma Obywatelska, ale też w dużej mierze Lewica, przez te 8 lat w opozycji budowali taki elektorat, delikatnie mówiąc, niechętny wobec Prawa i Sprawiedliwości, a można też powiedzieć w niektórych częściach nienawistny. I ten elektorat żąda właśnie tej zemsty i żąda poniżania Prawa i Sprawiedliwości, który ich zdaniem przechodzi do opozycji. I to jest realizacja tego zamierzenia. Również jak widać, jak już wybuchł spór o komisje sejmowe czy senackie. Kiedy w Senacie na przykład Platforma Obywatelska miała 26 senatorów, kiedy my mieliśmy większość w latach 15-19, to przypadło im 6 komisji senackich do rządzenia. Teraz nam proponują 2. Nam, którzy mamy o wiele większą reprezentację w Senacie i powtarzam, wygraliśmy te wybory. W Sejmie widać podobną tendencję. Po pierwsze nas na rozmowy nie zaproszono do tego, żeby ustalić, kto bierze jakie komisje. Po drugie już tam ustami właśnie między innymi pana polityka Budki informuje się nas, że dostaniemy 6-7 komisji do kierowania, podczas gdy z prostej arytmetyki wielkości klubów wynikałoby, że powinniśmy dostać 12 komisji do kierowania. Więc widać po prostu, że ci, którzy o sobie sami mówili, że są opozycją demokratyczną, że są totalnymi demokratami i chcą przywrócić jakieś normy demokratyczne rzekomo naruszone, naruszają je w niespotykany w dotychczasowej tradycji polskiego parlamentaryzmu sposób. Panie ministrze, ale czy to nie jest tak, że zarazem ci sami ludzie, dokładnie ci sami, i mam tu na myśli nie tylko polityków ówczesnej opozycji, przez 8 lat będących opozycją, ale może nawet w większym stopniu ich zaplecza naukowego, różni profesorowie, nauku właśnie prawa, co dziwne, ale także artyści, ludzie świata kultury i sztuki. I jednym tchem mówili, jesteśmy opozycją demokratyczną, chcemy przywrócić w Polsce demokrację, ale zarazem jasno dawali do zrozumienia, że demokracja jest dla demokratów, tak? No nie dyskutuje się z tymi, którzy łamią demokrację. Nie ma wolności dla wrogów wolności, czyli dla PiS-u. W szeroko rozumianych elitach lewicowo-liberalnych, nie tylko zresztą w Polsce, ale w całym świecie zachodu, proszę zwrócić uwagę, że ukuł się taki termin i on jest używany w poważnych dyskusjach, w poważnej publicystyce, że kiedy ich środowiska wygrywają wybory, to jest zwycięstwo demokracji. Kiedy
oponenci wobec ich środowisk, konserwatyści, prawica, wygrywa wybory, to to jest zwycięstwo populistów i populizmu. To wtedy już nie ma demokracji, tak? Albo jest inaczej. Demokracja nieliberalna. Też taki termin bywa używany. Demokracja nieliberalna. Tak, bo z jakichś względów oni uważają, że demokracja może być tylko liberalna, a ja uważam, że demokracja jest po prostu demokracją i nie powinna być przymiotnikowa, bo pamiętamy demokrację socjalistyczną, co to w istocie było. Więc nie umawiajmy się na jakąś demokrację liberalną, nieliberalną, socjalistyczną, konserwatywną, tylko po prostu na demokrację. Jak ktoś wygrał, to ma demokratyczny mandat do sprawowania władzy i powinno się z tym pogodzić. A tymczasem w czasie tych 8 lat naszych rządów od razu powstawał Komitet Obrony Demokracji, chociaż jeszcze nic nie zdążyliśmy zrobić. Na ulicach i za granicą wmawiano światu, że w Polsce buduje się jakiś autorytaryzm i my tak naprawdę nie mamy prawa do rządzenia, że trzeba nas różnymi metodami obalać i te wszystkie instrumenty zresztą zostały uruchomione, zarówno ulica, jak i zagranica, jak i szantaż ekonomiczny, do którego namawiali nasi oponenci polityczni swoich przyjaciół w Brukseli czy w Strasburgu. I można nawet powiedzieć, że Polska była właściwie pod takimi miękkimi sankcjami ekonomicznymi przez cały czas. Z namysłu i z namowy tych demokratów właśnie polskich. Więc tak to trochę wygląda. Może to wynika też z tego, że oni mają w głowach takie neomarksistowskie myślenie o determinizmie historycznym. I wydaje im się, że świat, przynajmniej cywilizacji Zachodu, jest zdeterminowany i musi iść w kierunku realizacji różnych idei lewicowo-liberalnych. A jeśli ktoś to zakłóca, zahamowuje, zatrzymuje albo się temu sprzeciwia, to jest jakiś wypadek przy pracy. I musi się znaleźć na śmietniku historii, zacytować klasyka. No rzeczywiście, to jest schemat myślenia. To widać gołym okiem, to z tysięcy wypowiedzi można wydestylować taką właśnie wizję. Jaki będzie pańskim zdaniem nowy rząd? Wprawdzie Mateusz Morawiecki jeszcze podejmuje pewne działania, no ale coraz więcej sygnałów płynie z Sejmu, że to jednak większość sejmowa powoła kandydata na premiera i powoła nowy rząd. Jaki to będzie pańskim zdaniem rząd? Oczywiście najpierw czekamy rzeczywiście na propozycję tego rządu, która została powierzona Mateuszowi Morawieckiemu przez prezydenta Rzeczypospolitej i myślę, że to się dokona może pod koniec tego tygodnia albo na początku przyszłego. I ta próba zachęcenia posłów, którzy mają wolny mandat, chociaż się grupują w kluby parlamentarne, ale jednak mają wolny mandat, do poparcia tego programu, który już premier Morawiecki odsłania w poszczególnych jego etapach w ramach tego dekalogu polskich spraw i ze składem personalnym, który zaprezentuje, że ta próba będzie podjęta. Oczywiście jestem realistą, wiem, że to będzie skrajnie trudna próba na granicy możliwości i w związku z tym te spekulacje, do których pan zachęca, jak będzie wyglądał ten rząd, który ewentualnie ma powstać w ramach drugiego kroku. No tu też mamy już sporo informacji, sporo przecieków, jak te stanowiska mają być podzielone, która partia, jaki resort ma objąć. Jakieś nazwiska się już nawet pojawiają. Nie mamy żadnej pewności, że tak to rzeczywiście ma wyglądać, ale spekulacje są i wokół tych spekulacji są różne dyskusje. Ja przede wszystkim widzę perspektywę jakiegoś dużego chaosu, gdyby ten rząd miał powstać, bo to już nie będzie rząd taki, jaki dawał Donaldowi Tuskowi pewien komfort rządzenia wyłącznie dwupartyjny, czyli Platforma Obywatelska PSL, gdzie Platforma Obywatelska tak wodzowsko i dyktatorsko rządzona przez Donalda Tuska właściwie musiała każdej jego woli się podporządkować, a PSL ówczesny z Kosiniakiem Kamyszem na czele no też brał na siebie najtrudniejsze nawet sprawy w tym rządzie, bo były mu wciskane przez Donalda Tuska i krwawił, tak? I podwyższenie wieku emerytalnego, i wieloletni kontrakt gazowy z Rosją, i tak dalej, to wszystkie trudne sprawy Donald Tusk jakoś tak z ognia wyjmowali ludzi od PSL-u. I oni niestety się na to nabierali i to robili. Teraz będzie rząd, jeśli dobrze liczyć, 10-partyjny. 10 partii ukrytych w tych trzech komitetach. Koalicja Obywatelska, Lewica, Trzecia Droga. Więc to jest o wiele trudniejsze. Każdemu trzeba coś dać, każdego trzeba zaspokoić. Są też sprzeczności pewne programowe. Więc ja myślę, że to będzie przede wszystkim koncentracja na właśnie dzieleniu tych łupów personalnych. Natomiast jeśli chodzi o realizację jakichś ambitnych planów programowych, to ja przewiduję raczej jakiś klincz wewnętrzny. Tutaj nie będzie moim zdaniem
jakichś uzgodnionych, twardych elementów programowych, co już widać nawet w tym wstępnym porozumieniu koalicyjnym, bo tam jest dużo pięknoduchostwa, jakichś zapowiedzi niewyliczonych, niezdatowanych. Ja właśnie znalazłem tylko trzy konkrety w tej wstępnej umowie koalicyjnej. Likwidacja CBA, rozliczyć oczywiście PiS i przywrócenie przywilejów, bo to zawsze podkreślajmy, nie emerytur ubekom i SBkom, bo emerytury oni mają. Tylko obraźliwe dla nich jest to, że oni mają takie emerytury, jakie mają i miliony innych uczciwie pracujących Polaków. To dla tych ubeków i SBków jest uwłaczające. Ja bym dorzucił jeszcze czwarty punkt. I oni mają punkt. Im przywrócić te przywileje, to jest też zapisane jest w tej umowie koalicyjnej. Jest jeszcze czwarty punkt, czyli rozdział Kościoła od państwa. Dla mnie najbardziej zagadkowy, bo jeśli bo chcieli, jest. Bo trzeba najpierw to państwo jakoś skleić z Kościołem, żeby zrobić rozdział. Dokładnie. A znalazło się dokładnie, to w są umowie. Jakieś zaklęcia, bo przecież rozdział Kościoła od państwa jest. On jest przyjazny i powinien być przyjazny, ale on jest. On jest zapisany w Konstytucji, w Konkordacie, we wszystkich właściwych dokumentach, więc ja tego postulatu kompletnie nie rozumiem. Myślę, że to raczej chodzi o to, żeby walczyć z Kościołem i za tym postulatem tak sformułowanym jest po prostu chęć opiłowywania katolików, czy też Kościoła, jak to szykujący się na ministra w rządzie Donalda Tuska, jeden z jego polityków zapowiedział. Ale jeszcze wrócę do tego poprzedniego wątku. Różne sondaże, które są robione w ostatnich tygodniach już po wyborach, gdzie Polacy są pytani o różne konkretne sprawy, pokazują, że właściwie Polacy życzą sobie kontynuacji polityki PiSu, tylko część tylko z nich uważa, że bez PiSu, tak? No więc właśnie, czy panie ministrze, czy nie możemy sobie wyobrazić takiego scenariusza, że właśnie nie będzie żadnych potężnych wstrząsów, bo nie będą podejmowane poza opiłowywaniem, poza emeryturami, być może CBA, a może nie, żadne gwałtowne ruchy, tylko będzie kontynuowana tak naprawdę polityka PiSu, tylko już bez PiSu. Ja czytam różne opinie mądrych politologów, socjologów, intelektualistów, którzy wskazują na to, że być może Prawo i Sprawiedliwości w ciągu 8 lat stabilnych rządów, bez konieczności tworzenia jakichś kompromisowych koalicji, udało się na trwałe zmienić ustrój gospodarczo-społeczny Polski i nie ma takiej potencji, również ta potencja, która szykuje się do sprawowania władzy, nie ma takiej potencji, żeby to bardzo radykalnie zmienić. Że będą albo sklinczowani wewnętrznie, bo będzie niezgoda albo po lewej, albo po prawej stronie na rozmontowywanie różnych osiągnięć mojego środowiska politycznego, albo będzie po prostu zwykłe tchórzostwo, że nie róbmy tego, bo z sondaży wynika, że ludzie sobie tego nie życzą. To jest pewna nadzieja moja, że owszem, trochę się nasycą tą władzą, pocieszą się nią, dusza skonsumują, będą sprawować władzę dla władzy, ale niewiele będą w stanie odważnie zrobić. Z drugiej strony są takie bardzo ambitne zapowiedzi dotyczące no jednak kwestii ustrojowych, kwestii funkcjonowania systemu sądownictwa w Polsce, w ogóle wymiaru sprawiedliwości, tu nawet szykujący się też na te, fotel właśnie ministra sprawiedliwości, pan profesor Bodnar miał się tak wypowiadać, że no, uchwałami da się pewne rzeczy poodkręcać. To, co PiS zniszczył w demokracji, niedemokratycznie my uchwałami, no to oczywiście będzie dokonuje skrótu pewnego jego myśli, zrobimy uchwałami porządek w Polsce. To będzie prawdziwe, a nie fałszywe, jak wmawiano przez 8 lat naszych rządów. Łamanie praworządności, łamanie konstytucji, uchwały nie są tą podstawową normą prawną, która wchodzi w życie i musi też, zwłaszcza w tym wymiarze, o którym mówimy, musi też, jeżeli by chcieli uchwałami zmieniać składy personalne tak ważnych organów jak Trybunał Konstytucyjny, to na samym końcu trzeba z tymi personaliami przyjść do prezydenta i prezydent musi odebrać ślubowanie i to zaakceptować. Oczywiste jest, bo pan prezydent na szczęście to zapowiedział w swojej mowie inauguracyjnej w Sejmie 10 kadencji, że on na rozmontowywanie konstytucji czy łamanie praworządności się nie zgodzi. I prerogatyw prezydenckich, bo przecież nie ma możliwości, żeby oni prezydenta ominęli. Bez ślubowania, bez wręczenia. No tutaj pan Chmaj, idąc za byłym prezydentem Lechem Wałęsą, są zdania, że referendum da się odwołać prezydenta.
Oczywiście, że się nie da i oczywiście, że się nie da, a nawet gdyby tak na rympał poszli i takie referendum zarządzili, to przecież nie mogą być pewni wyniku. Prezydent Andrzej Duda cieszy się dużym autorytetem w narodzie, wygrał dwukrotnie wybory prezydenckie i lepiej niech nie ryzykują. No, ale to jest fantazja, natomiast nie jest fantazją to, co nas czeka, jeśli chodzi o obszar, którym się pan minister przez ostatnie lata zajmował, czyli kultura, dziedzictwo narodowe, kwestia reparacji ze strony niemieckich, kwestia odzyskiwania zrabowanego majątku polskiego. Jak to wszystko pańskim zdaniem będzie wyglądało, gdyby ten nowy rząd powstał, objął władzę? Mogę naprawdę, chociaż to inni być może powinni mówić, a nie wiceminister kultury w ciągu ostatnich 8 lat, ale uważam obiektywnie, bo obserwowałem też tę sferę w poprzednich latach, że mamy za sobą 8 lat najbardziej ambitnej polityki kulturalnej i polityki w ochronie dziedzictwa w całym okresie 34-lecia III RP. O 110% zwiększyliśmy budżety w ogóle na kulturę. Pobudowaliśmy mnóstwo nowych instytucji, bardzo potrzebnych instytucji, których wcześniej brakowało różnego rodzaju. Poziom życia materialnego też ludzi w sferze kultury bardzo się poprawił. I ja, szczerze mówiąc, nie chcę już teraz wystawiać jakichś cenzurek czy recenzji, nawet wobec nazwisk, o których się spekuluje, że do resortu kultury przyjdą, bo ja raczej na tym etapie będę chciał razem z premierem Glińskim namawiać każdego ministra kultury, który się pojawia, do kontynuacji tej dobrej polityki i przekonywać i pokazywać, że to jest po prostu dobre dla nas wszystkich, dla spoiwa społecznego, dla wspólnoty narodowej, żeby ten ambitny kurs polityki kulturalnej kontynuować. Więc na tym etapie tylko tak mogę odpowiedzieć. Natomiast jak będzie jednak w czasie tych kolejnych lat próba jakiegoś rozmontowywania tej ambitnej polityki, no to będziemy oczywiście bardzo ostrymi recenzentami z ław opozycji w tej sprawie. No zobaczymy, jak to wszystko się ułoży. Pojawiły się też tuż po wyborach takie rozważania w Gazecie Wyborczej, czy poodwoływać wszystkich dyrektorów mianowanych przez Glińskiego, jak to oni się wyrazili, nie pana ministra, pana premiera. Słyszał pan o tych zamysłach? Po pierwsze muszę powiedzieć, że to ja jestem naprawdę zaszokowany też jako były dziennikarz, że wszystkie lokalne dodatki Gazety Wyborczej zrobiły takie artykuły, państwu już dziękujemy, tak, dedykowane konkretnemu regionowi Polski. Gdzie znaleźć można listy proskrypcyjne z uzasadnieniem, że pewne osoby trzeba natychmiast zwolnić. I podpisali się konkretni dziennikarze z imienia i nazwiska. Mają odwagę cywilną. Ja każdego z tych dziennikarzy pytam, niezależny dziennikarzu, dla kogoś tę listę zrobił? Dla kogo ją zrobiłeś? Mało tego, bardzo często tam jeszcze można było na końcu znaleźć takie zachęty, że jeśli kogoś pominęliśmy, nie zauważyliśmy, prosimy sygnalistów o dopełnienie tej listy. Jak Pawka Morozow. Zdaje się, że ta gazeta z powodu nazwiska redaktora naczelnego tej gazety, swoje korzenie, swojej aktywności, intelektualnego zapału czerpie z marca 68. Czy naprawdę im się to z niczym nie kojarzy? Tak, dobre pytanie. Pozostawiamy państwa z tym właśnie pytaniem do przemyślenia, panie ministrze. Dziękuję za wizytę w naszym studiu, dziękuję za rozmowę. A już za chwilę po przerwie kolejna rozmowa. Tym razem naszym gościem będzie Stanisław Żaryn, pełnomocnik rządu do spraw bezpieczeństwa przestrzeni informacyjnej.